mamy przed sobą kolejne zwycięstwa. Tak było jeszcze przed wyborami. A to już 3 miesiące później, po wyborach. Panie prezydencie Bronku, jesteś wśród przyjaciół. Bądź z nami, tak jak my jesteśmy z tobą. Wspomagaj nas w tej walce, która przed nami. Walka o prezydenturę zakończyła się bolesną porażką. Była także surową oceną 8 lat rządów PO. Dlatego w szeregach partii Ewy Kopacz rozpoczęło się gorączkowe szukanie ratunku przed kolejną klęską, która może nastąpić w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Jasne, to, że musimy jako Platforma zrobić rachunek sumienia. To jest najważniejszy sprawdzian, wyciągnąć wnioski z przegranych wyborów. W związku z tym musimy się zmieniać. I zmienimy się. Brak przekonania w głosie byłego ministra sprawiedliwości może wynikać z tego, że nie bardzo wiadomo, czy jakakolwiek zmiana przekona jeszcze wyborców. Platforma Obywatelska stała się politycznym tworem bez ideowego spoiwa, jasnego przekazu i strategii na przyszłość. Strategia jest zawsze ta sama. W tej chwili może należy ją nieco wyeksponować. Praca, praca, jeszcze raz praca. Trzeba odświeżyć język, trzeba odświeżyć... Trochę zapału nam może brakowało w dotychczasowych przekazach. Jednak to nie tylko brak zapału zadecydował o tym, że coraz więcej wyborców odwraca się plecami do rządzącej od 8 lat PO. Afery z udziałem władzy, w tym afera taśmowa, odsłoniły prawdziwe oblicze partii, do której Polacy tracą zaufanie. Platforma stała się tak naprawdę nie tyle partią polityczną, troszkę poparcia, tylko związkiem zawodowym, który ludzi, którzy po prostu mają swoje posady w Sejmie, w Senacie, w spółkach Skarbu Państwa, w agencjach. Porażka w wyborach prezydenckich pogłębiła też podziały frakcyjne w partii rządzącej. Słychać również głosy o posłach szykujących się do ucieczki z tonącego statku jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Panikę muszą wzbudzać takie sondaże jak ten, w którym PO znalazła się na 3. miejscu z 20% poparciem tuż za debiutującym ugrupowaniem Pawła Kukiza. To nie ten Titanic Platformy Obywatelskiej, to nie od wyborów prezydenckich coraz bardziej. Taka myśl przychodzi mi, anegdota, że Donald Tusk powtarzał, że nie ma z kim przegrać. Nie dość, że ma z kim przegrać, bo już przegrała Platforma i Bronisław Komorowski, to może się okazać, że nie starczy miejsca na tym pudle wyborczym, do którego na jesieni się coraz większymi krokami zbliżamy. Władze Platformy nie bardzo wiedzą też, co zrobić z wielkim przegranym ostatnich wyborów Bronisławem Komorowskim. Ustępujący prezydent zapowiedział, że chce być częścią frontu walczącego o wygraną w jesiennych wyborach. Prezydent nie ukrywa, że w związku z tym gorącym sezonem politycznym te miesiące po zakończeniu urzędowania nie będą dla niego miesiącami urlopu, odpoczynku po 5 latach intensywnej pracy. Tak, chce być do dyspozycji tych ponad 8 milionów osób, które go w wyborach popierały. Chce ich namawiać, żeby nie rezygnowali z walki o tą wizję Polski, którą prezydent w wyborach prezentował. Wybory prezydenckie były pierwszym mocnym sygnałem, że Polacy domagają się zmian na scenie politycznej. Dla wielu nadchodzące wybory parlamentarne będą kolejną okazją, by przy pomocy karty wyborczej pokazać partii rządzącej czerwoną kartkę. Piotr Pawelec, Telewizja Republika.